Milion zakażeń koronawirusem w Polsce. Ten próg przekroczyliśmy według statystyk rządowych 2 grudnia 2020 roku. Na skutek zakażenia COVID-19 oraz tej infekcji powiązanej z chorobami współistniejącymi zmarło w Polsce od początku pandemii według tego samego źródła ponad 18 200 osób. Ostatnie 9 dni epidemii możemy oceniać wyłącznie według danych podawanych przez serwis gov.pl. Według tego jedynego źródła od 24 listopada w Suwałkach zakażeniu potwierdzonemu testem uległo 255 mieszkańców miasta oraz 93 mieszkańców powiatu ziemskiego. Ogółem daje to 348 zakażeń w ciągu 9 dni. Według naszych obliczeń opartych o informacje lokalnych służb sanitarnych, a potem serwis gov.pl, od marca w mieście i powiecie ziemskim suwalskim zakażenie potwierdzono u niemal 2400 osób, zmarło zaś 39 osób. W tym zestawieniu brak danych za 21, 22 i 23 dzień listopada. To dni, w których żadne źródło nie informowało o skali zakażeń w mieście i otaczającym je powiecie.